siedzę w tym więzieniu już prawie 24 godziny i naprawdę mam już dość. Dodatkowo dostałem efekt otrucia, ponieważ już nie jadłem od prawie 24 godziny, jestem mega głodny w Minecraft. Nie wiem po prostu, co się tu się dzieje totalnie, to jest nienormalne. Zamknął mnie w tym więzieniu i od 24 godzin tutaj nie przyszedł. Ja nie wiem totalnie, o co chodzi. Jedyne, co się zmieniło, to tutaj jest jakaś skrzynka. Nie wiem, skąd ona tutaj jest. Nie było mnie na serwerze przez chwilę, dosłownie, znaczy chwilę, no tyle, co trzeba było pójść spać po prostu. Wychodzę z powrotem na serwer, żeby tutaj może się wydostać, albo ewentualnie z nim porozmawiać i potargować się. I widzę skrzynkę. Nie sprawdzałem jeszcze, co jest w środku, ale domyślam się, co jest w środku. Albo jedzenie i liczę na to z całego serca, albo książka. Nie wiem co, bardziej wolę, czy książkę, czy jakąś, znaczy książkę wiadomo, z jakimś, prawda, zadaniem, czy czymś w ten sposób, co on może dać, czy żarcia. Liczę bardziej chyba na to żarcie jednak, bo mam to jedne dwa siana. Na co te dwa siana są totalnie niepotrzebne? Ale dobra, sprawdźmy, co jest w tej skrzynce w takim razie. Boję się naprawdę, bo wchodzę na serwer i widzę jakąś skrzynkę, której nie było wcześniej. O kurczę, dobra, mamy... Nie no, dał nam jeszcze na crafting. Co jest grane? Ale dobrze, ale jest też książka, tak jak... Masz wybór. Okej, okay, jak ktoś mi pisze, że mam wybór, to znaczy, że to się nie może dobrze skończyć. Okej, okay, możemy sobie zrobić jeden chleb, więc jak zgłodniejemy, to będziemy mieli. Na całe szczęście nie siedziałem na serwerze jakoś mega długo, więc po prostu nie zszedł mi ten głód, ale jak wszedłem, to od razu dostałem jakąś właśnie ten głód jakby. Ale nic mi nie zeszło, więc chyba dlatego, że po prostu stałem w miejscu i za bardzo się nie ruszałem, bo jak się ruszasz wtedy, to najbardziej schodzi, więc w sumie dobrze. Okej, okay, mamy książkę. I teraz pytanie, o co chodzi w tej książce? Ja nie wiem, po co ona jest i jaki mam wybór, no bo tak naprawdę w sumie póki co to nie mam żadnego wyboru. Jestem uwięziony w więzieniu, z którego nie mogę wyjść i jest to mega smutne. Mamy tutaj już przemyślany plan ucieczki, więc jeżeli ja tylko zobaczę, że tu się Yeti gdzieś zbliża, to ja tutaj wchodzę od razu. Jak Yeti tutaj wejdzie, będę go widzieć, to ja szybko wychodzę, szybko tu myk i wyskakuję z tego więzienia i zamykam samego Yetiego. Taki jest plan. Ale nie wiem, czy ten Yeti w ogóle się zaodważy tutaj wrócić i tak dalej. Oczywiście, wiecie co? Nie wiem, czy chcę patrzeć do tej książki. Jakby... Dobra, spojrzę na nią, ale zanim to wszystko, to poproszę was o zostawienie subskrypcji i łapki w górę pod tym filmem, ponieważ, no, bardzo mi miło, jeżeli zostawiacie łapki w górę, jestem bardzo szczęśliwy, jeżeli to robicie. Jednak, prawda, to jest takie docenienie mojej pracy, tego, że nagrywam codziennie te filmy dla was i tak dalej, że tutaj, prawda, walczę z tym Yetim obleśnym i tak dalej, więc możecie zostawić, prawda, tą subskrypcję, tym bardziej, że, o właśnie, to trzeba powiedzieć. Nie wiem, jaki dałem wam cel do wbicia subskrypcji na poprzednim filmie, nie pamiętam tego, szczerze przyznam, ponieważ nagrywam teraz masę filmów na zapas i po prostu już mi się to wszystko myli, ale aktualnie mamy na kanale 172 tysiące subskrypcji, 525 subskrypcji, co oznacza, że brakuje nam 500 subskrypcji niecałe do wbicia 173 tysięcy subskrypcji, więc w tym momencie zachęcam was do tego, żebyście zostawili tą subskrypcję, tam po prostu na dole kliknęli ten przycisk, jeżeli jeszcze nie oglądacie, ponieważ prawda jest taka, że większość osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału i nie rozumiem, dlaczego tak jest, jakby wszyscy subskrybowali, już byśmy dawno 200 tysięcy mieli, więc ja, prawda, zachęcam do zostawienia subskrypcji, będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie wesprzecie. No a my wracamy do Minecrafta, w którym musimy przeczytać tą książkę i teraz uwaga, skupienie. Otwieram ją, zostawcie łapkę w górę, to będzie tam coś miłego. Nie wiem, co tam będzie. Dobra, klikam. Okej, okay, tekst. Wypuszczę cię z tego więzienia pod jednym warunkiem. Musisz dokonać wyboru. Kogo chcesz ocalić? Milki? Czy przyjaciele? Go chyba totalnie pogrzało. On jest nienormalny. Że on chce, żebym ja wybierał między przyjaciółmi a Milki, no po prostu, no nie, no to się po prostu nie dzieje, naprawdę. No po prostu, jakim trzeba być zwyrolem, żeby coś takiego zrobić? No nie mogę dokonać wyboru, no nie ma szans, żebym tego wyboru dokonał. Ja mogę zrobić wszystko, mogę, nie wiem, mogę znowu w tym śniegu se postać, mogę znowu, nie wiem, spuścić na siebie ten słup, mogę se w wodzie zdechnąć, no po prostu wszystko mogę, ale no, no nie wybiorę, no nie mogę takiego wyboru dokonać. To jest po prostu nieodpowiednie dokonywać takiego wyboru, wiecie. Czułbym się z tym mega, mega źle, gdybym dokonał tego wyboru, więc nie mogę tego zrobić. Więc musimy teraz tak, muszę go jakoś przekonać do tego, żeby jednak, prawda, nie kazał mi wybierać. Ponieważ, no, nie chcę bardzo musieć wybierać. Znaczy inaczej, ja powiem więcej, ja nie wybiorę, ja po prostu będę tu siedzieć, dopóki nie zginę po prostu. No bo przecież nie mogę wybrać tutaj. Jak, tu nie ma dobrego rozwiązania, wiecie, no jak mogę oddać Paliona, Dave'a i Bzyka za Milki? A jak mogę oddać Milki za Paliona, Dave'a i Bzyka, wiecie, to po prostu, no nie mogę tak zrobić. To jest, tu się po prostu nie ma dobrego wyboru. Ja mu tu muszę odpisać, patrzcie, odpiszę mu na drugiej stronie. Chyba cię coś lekko wykrzywiło. Nie ma takiej możliwości. Ci, no nie mogę ginąć i, żebym wybrał kogokolwiek.
Dobra, no coś takiego, ale no nie wiem, czy on zaakceptuje tą informację, no nie wiem, wydaje mi się, że on, że nie zaakceptuje. No więc nie wiem, totalnie co mam robić, dla mnie to jest po prostu najgorsza rzecz na świecie. No odłożę mu tą skrzynkę tutaj, żeby miał jakąkolwiek odpowiedź, ale nie wiem co mam robić. Siedzę tutaj i po prostu nie wiem. Tu nic nie ma do roboty, ja nawet nie mogę nigdzie uciec, nie wiem. Zamknięte są te drzwi, proszę mnie wypuśćcie, czy jest tam ktoś? Nawet ten Yeti tu do mnie przychodzi, mam tylko ten jeden chleb i mleko. No co mi mleko? Nawet nie mam poty, no mogę się jedynie napić. No to miło z jego strony, że mogę się napić mleka chociaż. No tyle dobrego mnie dzisiaj spotkało. Dobra widzowie, ja nie wiem co ja tutaj mam robić. Siedzę, już mi głód zaczyna schodzić w tym momencie. Chyba będę czekać na tego Yetiego po prostu, aż on tutaj przyjdzie i ten plan ucieczki tutaj, że tak powiem, władujemy, żebym mógł tutaj szybko wypłynąć i prawda, wydostać się przez te drzwi. No wydaje mi się, że to jest jedyny sposób na to, żeby to zrobić. Innego sposobu, szczerze przyznam, nie widzę. Nie widzę innego sposobu. No i ten chleb, ja nie wiem, ile chleb leczy, ile to widać gdzieś w ogóle, ile on leczy, w sensie tego głodu, żebym ja mógł go po prostu zjeść i żebym miał znowu na maksa. Bo teraz nie chcę jeszcze jeść, jak mam tak mało, a przydałoby się, wiecie, jakby mieć go troszkę więcej tego głodu, żebym mógł cokolwiek zjeść i tak dalej. No nie wiem, jest po prostu uber tragedia. Zostawiłem tą książkę mu tutaj z tym wyborem, ale nie, to jest po prostu, dla mnie to jest nienormalne, że Yeti kazał mi wybierać między Milki a przyjaciółmi. No po prostu to jest największy szczyt chamstwa, jaki można było zrobić, serio. Nie akceptuję czegoś takiego w ogóle. Halo! Co jest? Halo! Halo! Chłopaki, jestem jest tu, za ścianą, tak, jestem tutaj, jestem. Jestem, szukajcie przycisku, szukajcie, tam gdzieś nad wami gdzieś powinien tam chyba być, czy coś, czy pod wami, nie wiem, gdzieś, szukajcie. Jest, tak, tutaj jestem za ścianą, widzicie mój nick, tu, przycisk, panowie, jest lipa. Widzę. Macie? Tam, no Marek, kliknij to, no patrzcie. Jest? Jest, macie! Dobra, otworzyło się! Otworzyło się, jeszcze raz! Dobra? Gdzie się otwiera? Jest! Marek, no czemu nie przechodzicie? Bo mi lód przeszkadza, czekaj! Co wam przeszkadza? Dobra, witam, panowie, błagam, wypuśćcie mnie, błagam, Yeti mnie tu uwięził. O, dzięki wielkie. Dobra, nie, uciekamy stąd, patrzcie, co on mi dał. Widzicie tą książkę? Patrzcie, przedmioty. Tu są. Ojejku, jak dobrze, jak dobrze. Dobra, Jezu, ja już myślałem, że to straciłem, dobra. Skrzynka, i co to jest za miejsce w ogóle powalone? Nie wiem, on mnie tu zamknął, on przyszedł do mnie na chatę, walnął mi bombę w czoło i tutaj się obudziłem. Patrzcie, jaką książkę mi dał, patrz to. Ale nie, może chodźmy stąd, co, bo ja tutaj nie chcę iść, on się tu przyjdzie. Widzisz to? On jest nienormalny, on jest psychopatem jakiś, on mi kazał wybierać. Nie wiem, ja to jest wybrał przyjaciół. Nie mogę tak wybrać, bo no panowie. Zależy, bo to zależy, czy cię tam nie wrzucamy z powrotem, czy wiesz. Ale nie, no Marek, właśnie, nie mógł tak właśnie, dałem. Właśnie. Chodźcie, idziemy stąd, ja tu nie chcę przebywać dłużej, przycisku. Nie, no dobra, szczerze, my też nie chcemy tutaj, to jest niepowalone. Idziesz Dave? Idę, nie zmieściłem się. Dobra, rozumiem, dobra, zbywamy stąd, ja tu już nie chcę być dłużej, ja mam dosyć. Panowie, nie wiem co mam zrobić, on mi kazał wybierać. Ja nie mogę wybrać, to jest po prostu, wiecie, to jest niemożliwe. W sensie, no nie powinienem. No nie, no w sensie, to wiesz, nie wypada, ziomeczki. Nie wypada wybierać, no. Wiesz, no tak, ale ziomeczki ponad kobiety. No właśnie, niby tak. No panowie, ziomeczki macie troszkę racji, kobiety. ale z drugiej strony, wiesz, no jakbym mógł żyć dalej z tą informacją, że ja, prawda, dokonałem wyboru. Ciężki to jest po prostu, no nie można po prostu, ja nie mogę trudny czegoś takiego. Trudny orzech do zgryzienia. Ale, tak, a Mareczek, co by ty byś wybrał? Ja ziomeczki, zawsze, zawsze i wszędzie. Ja też. Pewnie dlatego nie mamy dziewczyny. No ale trudno, no. To ja niby też nie mam dziewczyny, no. No nie wiem, panowie, no to jest po prostu, ja nie mogę dokonać wyboru. Po prostu ja nie czuję się na siłach do dokonania takiego wyboru. Ale nie, to nie był jakiś ciężki wybór. Wy macie, no dla mnie jest mega ciężki. Dobra, ale nieważne, w każdym razie, panowie, czy wy macie jakiś kontakt z Yetim? W ogóle on coś do was gada? Jakieś informacje macie z nim i tak dalej, czy nie? Ja nie rozmawiałem z nim w ogóle w sumie. A skąd wy w ogóle wiedzieliście, że ja tam jestem? No bo na Instagramie mi się wyświetliło, że ktoś się oznaczył. I co? Wszedłem w to i zobaczyłem, że ten Yeti, no polubiłem posta od niego, aż i przybiegłem. Czekaj, jeszcze raz. Yeti ma Instagrama? No tak, no znaczy, no nie wiem, no nie wiem, czy to jest jego, no po prostu no, widocznie jego, skoro bo cię oznaczył, no zobacz to. Co ty gadasz, serio? Co? To jest możliwe. Oznaczył cię, no dlatego Czekaj, zobaczę, biorę telefon, okej, dobra, czekaj, zobaczę to, czy mnie faktycznie zobacz oznaczył. Zobacz sobie, a kiedy to było? No jakoś chwilę temu, no niedawno. Chwilę temu, dobra, co? Nie! Czy wiesz, no ja to widziałem chwilę temu, teraz nie wiem ile to tam było, ale no ja to tak... Widzowie, patrzcie to! To się po prostu nie dzieje naprawdę! Jest faktycznie konto
na Instagramie od Yetiego. O nie, dobra, ja go wyjaśnię. Ja go, bo ostatnio mu zbanowali Facebooka, jak ja tam moi widzowie zaczęli mu zgłaszać. więc dojechaliśmy, że tak powiem, frajera. No chyba będzie trzeba mu zgłosić, aczkolwiek ja chyba sobie z nim jeszcze porozmawiam na ten temat, bo mi się nie podoba to, że mnie zamknął. No ale dobra, dzięki panowie wielkie wam za uratowanie mi, że tak powiem, tyłka. Prawda, czuwajcie, bacznie chodźcie, bo nigdy nie wiadomo, gdzie jest suchy, sypki śnieg. Do usług. Dobra. Tam brałeś kotły. Ja mam pytanie, tam gdzieś daleko były takie kotły z sypkim śniegiem, to ty je robiłeś, czy nie? Tak, to moje, no. Bo tam sypie śnieg, właśnie... a tutaj tak średnio jeszcze. Tak, w sensie troszkę tak, ale tylko tu. No, rozumiem. A co znalazło się? Ja to po prostu spotkałem i to zniszczyłem, wiesz, ale... No to fajnie, moja fabryka sypkiego śniegu. No dobra, no nie, trudno. Bo to sorry, myślałem, że to było dla Yetiego, wiesz, ja nie mogę pozwolić, żeby Yeti sobie ten śnieg rozumiem. Przyjdę do ciebie. A masz te kotły? Wiesz co, chyba u siebie w domu mam. Dobra, to ja przyjdę po nie kiedyś tam. Dobra, trzymajcie się, panowie. Miłego dnia, dzięki wam za uratowanie mi dupska. Elo. Dobra, widzowie, wróciłem na moją chatę. Boże, jak dobrze tutaj znowu być. Nie dałem mu tej książki, nie dokonam tego wyboru nigdy w życiu. Wyrzucam tą książkę, palę ją, nie będzie, nie będzie tego wyboru. Rozumiecie, po prostu nie będzie wyboru, nie wybiorę. Nie ma szans, to jest po prostu niemożliwe i nie wybiorę. Ale dodatkowo sytuacja, że tak powiem, się komplikuje, ponieważ faktycznie jest Instagram Yetiego. Więc ja w tym momencie, widzowie, kończę ten odcinek, dziękuję wam bardzo za oglądanie, a ja lecę chyba sobie porozmawiać z Yetim.